W dzisiejszym Klubu Tygodniku będzie o tym, dlaczego w tej kadencji Sejmu będzie się działo bardzo dużo, a tak naprawdę nic poważnego już się pewnie nie wydarzy. I dlaczego powinniśmy się spodziewać tego, że będzie tak jak było, tylko z miesiąca na miesiąc coraz gorzej. Czyli o lobbystach, wojnach w opozycji, nowym wspaniałym ładzie i zbrojeniu partyjnego betonu. Zapraszam. Nazywam się Piotr Trudnowski, a to jest Klubo Tygodnik, czyli program na kanale Klubu Jagiellońskiego, do którego subskrybowania, oglądania, lajkowania, dzwoneczkowania bardzo serdecznie zapraszam. Polska polityka okazuje się dość przewidywalna, choć wielu komentatorów życia publicznego, polityków i obserwatorów nieustająco zaskakuje. Sprawdziłem, 18 marca opublikowaliśmy Klubo Tygodnik, w którym mówiłem o tym, że głosowanie wokół Europejskiego Funduszu Odbudowy będzie trudnym wyzwaniem dla Prawa i Sprawiedliwości, ale wszystko wskazuje na to, że przejdzie Prawo i Sprawiedliwość przez ten test obronną ręką, bo opozycja nie jest w stanie współpracować, nie jest w stanie się porozumieć. I już wtedy, w połowie marca, mówiłem o tym, że Lewica będzie głosowała za Funduszem Odbudowy, za ratyfikacją, że partia Szymona Hołowni będzie głosowała tak samo, że PiS nie będzie miał problemu z dobraniem brakujących głosów. Tymczasem ostatnie dwa tygodnie w polityce minęły pod znakiem wielkiego zaskoczenia i wielkiej politycznej nawalanki między Platformą a Lewicą. Jak to się stało, że Lewica zagłosowała za Funduszem Odbudowy? No tak to się stało, że w połowie marca powiedziała o tym wprost, o czym mówiliśmy w Klubu Tygodniku i nie powinno to być dla nikogo żadne zaskoczenie, ale jak widać, lubimy dyskutować na temat tematów, które wydają się oczywiste, bo czymś trzeba się zajmować. Wydaje mi się, że jesteśmy w takim specyficznym momencie, w którym trochę kształtuje się dynamika polityczna najbliższych miesięcy, dlatego skoro powiedziałem, że polska polityka jest dość przewidywalna, to chciałbym Wam dzisiaj opowiedzieć o takich pięciu trendach, pięciu prognozach, które według mnie będziemy w najbliższych miesiącach obserwować. Za jakiś czas będziecie mogli sprawdzić, czy miałem rację. Prognoza numer jeden. Ogłoszenie nowego Polskiego Ładu ustawi debatę polityczną na kilka miesięcy. W momencie, kiedy ja nagrywam ten film, jesteśmy przed ogłoszeniem nowego Polskiego Ładu. Nie jest pewne na 100%, kiedy on zostanie ogłoszony, ale wiele wskazuje na to, że w najbliższych dniach, być może, kiedy Wy już będziecie oglądali ten materiał, będziemy znali szczegóły. Nowy ład. Nowy Polski Ład to ma być wielki, nowy pakiet obietnic Prawa i Sprawiedliwości, rozwiązań podatkowych, rozwiązań ekonomicznych, pomysłów na to, w jaki sposób mamy odbudowywać polską gospodarkę po dotychczasowym spowolnieniu wywołanym pandemią koronawirusa. Przekładane jest to ogłoszenie nowych pomysłów od wielu, wielu tygodni, wielu, wielu miesięcy. Wiele wskazuje na to, że tym razem naprawdę się dokona. Prawo i Sprawiedliwość, tego możemy być prawie pewni, zaproponuje zapewne wiele konkretów, wiele takich pomysłów, rozwiązań, które pobudzą wyobraźnię wyborców, pobudzą wyobraźnię komentatorów, pobudzą wyobraźnię opozycji i będzie wokół tego duża dyskusja. Pewnie takim najważniejszą obietnicą będzie faktycznie zmiana w podatkach, taka zmiana, która sprawi, że osoby mniej i średnio zarabiające będą płaciły mniej podatków, a mocniej zostaną opodatkowani najlepiej zarabiający. To samo w sobie już tworzy duży potencjał do dalszej polaryzacji, dalszych awantur, kłótni o tym, kto stoi po stronie zwykłych Polaków, a kto po stronie bogatych elit. Będzie się działo, będzie bardzo gorąco, ale tych pomysłów z pewnością będzie dużo więcej i tak jak w przypadku piątek Kaczyńskiego, piątek Morawieckiego, możemy się spodziewać, że wśród tych pomysłów faktycznie będą takie, o których będziemy dyskutowali później przez długie tygodnie i długie miesiące. Szczególnie dlatego, że możemy się spodziewać tego, że koalicjanci, którzy budują swoją podmiotowość, będą mieli zastrzeżenia do konkretnych rozwiązań, w związku z czym Prawo i Sprawiedliwość będzie przekonywało do tych rozwiązań opozycję. Także spektakl jest gwarantowany, będzie się działo bardzo dużo,
ale co w tym jest najciekawsze? Prawo i Sprawiedliwość wróci do pozycji tego, który narzuca tematy debaty publicznej. To oni teraz ogłoszą program, to wokół ich programu będą odbywały się dyskusje, będą komentowały ten program, wszystkie telewizje informacyjne, gazety. Do tego wreszcie będzie musiała się odnosić opozycja. I znowu Prawo i Sprawiedliwość będzie tym, który narzuca agendę. Słuchajcie, jeżeli rzeczywiście tak jest, że znacie już zapowiedzi Nowego Ładu, dajcie znać w komentarzach o tym, czy one mają potencjał na to, by faktycznie wywołać większe zainteresowanie. Dajcie być może znać sugestiom, któremu z pomysłów powinniśmy na przykład poświęcić kolejny odcinek Klubu Tygodnika. A może jest tak, że jeszcze nie wiadomo, co tam się wydarzy. Wtedy piszcie, czego się spodziewacie i czy rzeczywiście podzielacie tę diagnozę, że ten Nowy Ład ma potencjał zorganizowania naszej debaty na najbliższe miesiące. Być może jest tak, że Prawo i Sprawiedliwość już nie jest w stanie narzucić żadnego tematu. Ciekaw jestem Waszych opinii. Dawajcie znać w komentarzach i pamiętajcie o naszej facebookowej grupie, na której również o takich sprawach w sposób bardziej pogłębiony niż w komentarzach dyskutujemy. Prognoza numer 2. PiS ma potencjał, by się sondażowo odbić. Ostatnie tygodnie i miesiące trudno zaliczyć do udanych dla Prawa i Sprawiedliwości. Kolejne kłótnie w koalicji, brak pewności co do tego, czy Jarosław Kaczyński dysponuje jeszcze większością w Sejmie. Kłótnia najpierw o szczyt europejski, potem o konkretne partykularne interesy, później kwestia tego Europejskiego Funduszu Odbudowy, a w tle cały czas pandemia, jej zdrowotne i gospodarcze skutki. Wydawać by się mogło, że musi być coraz gorzej. A kiedy spojrzymy na sondaże, to okazuje się, że kiedy faktycznie doszło do załamania sondażowego na przełomie października i listopada ubiegłego roku, to Prawo i Sprawiedliwość spadło na taki poziom 34-36% poparcia i w średniej sondażowej, pomimo tego trudnego czasu, braku sukcesów, stabilnie stoi. Cały czas to poparcie jest w tych samych granicach i można nawet zauważyć lekki trend wzrostowy. Tak naprawdę Prawo i Sprawiedliwość stanęło na takim stabilnym, bezpiecznym chyba dla siebie fundamencie tego właśnie poparcia w tych granicach. I jeżeli umiejętnie rozegra z jednej strony właśnie wspomniany Nowy Ład, a z drugiej strony kłótnie na opozycji, o których będziemy jeszcze rozmawiali, no to okaże się, że z tego stabilnego fundamentu może się odbić z powrotem na wyższe poziomy poparcia. Bo mówiąc trochę taką nomenklaturą skoków narciarskich, Jarosław Kaczyński to ustał. Wydawało się, że upadek jest nieunikniony, że emocje są tak potężne, że poparcie dla Prawa i Sprawiedliwości będzie już tylko pikowało, będzie leciało w dół, na łeb, na szyję, że koniec jest bliski. A tymczasem, jak widać, pomimo trudnych momentów, pomimo tej politycznej defensywy, w której się PiS znalazł, cały czas poparcie jest stabilne i potencjał do tego, żeby odbudować poparcie w tej sytuacji, po prostu istnieje. Co musiałoby się wydarzyć, by się to zmieniło? Jeden scenariusz to ten, o którym mówiłem kiedyś w jednym z odcinków poświęconych Platformie Obywatelskiej, ruchowi Szymona Hołowni. To znaczy, że Prawo i Sprawiedliwość naprawdę zacznie tracić poparcie dopiero wtedy, kiedy pojawi się jakaś alternatywa dla Prawa i Sprawiedliwości, jakaś partia, na którą swoje głosy będą mogli przerzucić wyborcy konserwatywni, wyborcy prowincjonalni, być może w jakiś ruch populistyczny, który będzie w stanie zagospodarować takie emocje, ale dzisiaj wyborca Prawa i Sprawiedliwości w dużym stopniu chyba czuje, że nie ma alternatywy i chociaż PiS mu się niespecjalnie podoba, to jak przyjdzie to do czego, to na PiS właśnie musi głosować. Druga opcja to oczywiście pojawienie się jakiejś takiej wielkiej afery, matki wszystkich afer, która faktycznie zmiecie zaufanie do PiS-u już ostatecznie. Takiej afery trochę, jaką była afera taśmowa w przypadku Platformy Obywatelskiej, która wyzwoli te wszystkie krytyczne emocje. Tylko że za czasów rządów Prawa i Sprawiedliwości już kilka razy wydawało się, że to już ta afera, że to już ten moment, że tego, po tym się już nie podniosą, a stali stabilnie. Wygląda na to, że Jarosław Kaczyński naprawdę zna taką mądrość, która mówi o tym, że z perspektywy takich postkonserwatystów tym, co naprawdę należy zachowywać, jest zachowywanie spokoju. By było konkretnie, jeden przykład. Jakiś czas temu mieliśmy sondaż z bardzo wysokim poparciem dla lewicy wśród młodych osób. Sondaż był dziwny, zaskakujący. Zapytałem na Twitterze autora tego badania, szefa firmy sondażowej, która je przeprowadziła, co tam się właściwie wydarzyło, że te wyniki są tak zaskakujące.
I odpowiedź, którą uzyskałem, była niezwykle ciekawa. Okazało się, że po prostu próba była bardzo mała, bo młodzi ludzie znów deklarują, że nie interesują się polityką. Jeszcze niedawno mówiliśmy o tym, że mamy do czynienia z wielkim wzmożeniem politycznym młodych ludzi, a jak widać, pary starczyło zaledwie na 2-3-4 miesiące. Znowu jest tak jak zwykle, znowu ci, którzy jeszcze niedawno mieli obalić władzę PiS-u w najbliższych wyborach, są polityką znudzeni i zmęczeni. Jak widać, cierpliwość polityków Prawa i Sprawiedliwości w tej konkretnej sprawie im popłaciła. Prognoza numer 3. Wojna w opozycji będzie długa i bolesna. Nie chcę tego specjalnie rozwijać, bo pewnie nie macie innego wyjścia, jak to obserwować. Na czym minęły opozycje ostatnie dni i tygodnie? Niezwykle ważnymi tematami. Wegańską parówką Adriana Zandberga, sojowym latte Borysa Budki, paktem Ribbentrop-Mołotow według Radosława Sikorskiego i tak dalej i tym podobne. Przyznacie, że to bardzo poważna polityka opozycji, która zajmuje się tym, by odsunąć od władzy autorytarny rząd, który niszczy demokrację i Polskę, prawda? No właśnie, na tym polega chyba cały problem, że ta cała historia o tym, że dla opozycji odsunięcie od władzy Prawa i Sprawiedliwości to podstawowe wyzwanie, to jeden wielki blef i bójda na resorach. Tak naprawdę opozycja nie chce dziś odsuwać PiS-u od władzy, opozycja nie chce przyspieszonych wyborów, dlatego to głosowanie w sprawie Europejskiego Funduszu Odbudowy musiało wyglądać tak, jak wyglądało i scenariusz pojawienia się jakiegoś technicznego rządu, który ma odsunąć Morawieckiego od władzy i Kaczyńskiego, był od samego początku scenariuszem z gatunku political fiction i to takiego raczej kiepskiego. Tak naprawdę wszystkie partie, poza może Szymonem Hołownią, mają w interesie to, by ta kadencja trwała. Platforma Obywatelska czeka na to, aż Hołownia się wykrwawi. Lewica czeka na to, aż ich nowi lewicowi wyborcy zdadzą sobie sprawę z tego, że to lewica jest partią lewicową, bo cały czas deklaracje poparcia dla lewicy są wyższe niż dla partii, która się nazywa Lewica. Polskie Stronnictwo Ludowe czeka na tego Mesjasza, który pozwoli im przekroczyć kolejny raz próg wyborczy, kogoś, kto się z nimi porozumie i pomoże, by z powrotem przebić ten poziom 5%, poniżej którego spadli w sondażach, a dodatkowo liczą na to, że konstytucyjny termin wyborów połączony tak naprawdę z wyborami samorządowymi będzie im służył. Opowieści o tym, że chcą odstawić PiS od władzy, to tak naprawdę jedna wielka ściema dla naiwnych, dla mobilizowania elektoratu, dla wzajemnego oskarżania się o to, kto jest winny temu, że znowu się nie udało. Nikomu tak naprawdę na tym na poważnie nie zależy. Najlepiej to chyba podsumował w naszej redakcyjnej dyskusji Tomek Ociepka z Centrum Analiz Klubu Jagiellońskiego, który przypomniał taką starą prawdę o tym, że w polskiej polityce to nie rządzący są największym wrogiem dla opozycji, ale kolega z listy wyborczej albo konkurencyjne ugrupowanie, które chce się o władzę ubiegać. Wszystko wskazuje na to, że ten stan będzie trwał, wojna będzie coraz ostrzejsza, każdy chce zająć możliwie najlepszą pozycję sondażową przed tym, jak faktycznie przyjdzie do układania list wyborczych, ale wcześniej niż za rok to się moim zdaniem nie wydarzy. A o tym, jak będzie wyglądała polityczna przyszłość Polski, organizujemy zamiast kongresu duży cykl wydarzeń, 10 wydarzeń, które organizujemy przez cały maj. Część z nich znajdziecie już na naszym kanale z debatami, do którego subskrybowania serdecznie zachęcam. Część jest dopiero przed nami. Jak zasubskrybujecie, zapoznajcie się z całym programem naszego cyklu spotkań. Tam będzie dużo o przyszłości polskiej polityki, dużo o przyszłości polskiej prawicy, centroprawicy. Będzie o tym, czy nowa chadecja w Polsce jest możliwa. Jeżeli się zapoznacie, jeżeli obejrzycie te wydarzenia, jeżeli do nich dołączycie, pamiętajcie o tym, żeby dorzucić się do jego organizacji, bo organizujemy to wydarzenie właśnie dzięki waszemu wsparciu, właśnie dzięki wsparciu tych osób, które wesprą jego organizację i w zamian otrzymają nadchodzący numer czasopisma Presję. Prognoza numer 4. Lobbyści wchodzą do gry i będzie na ostro. Nie zmienia to wszystko faktu, że scenariuszem bazowym aktualnie jest ten scenariusz, w którym rzeczywiście Zjednoczona Prawica straci władzę najpóźniej za 2 lata. Mamy więc prawdopodobnie do czynienia z końcem jakiejś politycznej epoki, a każdy koniec politycznej epoki to złote żniwa dla różnego rodzaju lobbystów, grup interesów, ludzi, którzy chcą załatwić swoje interesy
wykorzystać ścieżki, które próbowali wychadzać przez ostatnie lata i postawić kropkę nad i swoich wysiłków, by uregulować coś w taki sposób, by załatwić sprawę, na której im zależy. Dlaczego tak jest? Po pierwsze, właśnie po to, żeby wykorzystać te wszystkie działania, które podejmowało się w poprzednich latach, kontakty, które się budowało, no bo zaraz będzie u władzy nowa ekipa i trzeba będzie się na nowo układać, ustawiać, zmienić tygodniki, w których zamawiamy reklamy, albo zmienić listę gości, których zapraszamy na konferencje. No ogólnie bardzo skomplikowana będzie to rzeczywistość, jak się zmieni, więc trzeba wykorzystać, załatwić możliwie dużo z tych inwestycji, które podejmowano dotychczas. A co więcej, politycy przecież myślą o swojej przyszłości po polityce albo co najmniej po epoce władzy. Nie każdy dostanie się na listy wyborcze, nie każdy będzie w stanie uratować swoje miejsce. Można pomóc komuś z jakąś regulacją, z jakimś rozwiązaniem, a nuż dzięki temu po politycznej karierze odnajdziemy się na przykład w jakiejś nowej branży, może sprawdzimy się w biznesie, no w jakimś miejscu, gdzie znajdzie się ktoś, kto będzie uważał, że w czasach naszej politycznej kariery dobrze pokazywaliśmy, że rozumiemy interesy tej konkretnej branży. To tak zwane zjawisko obrotowych drzwi. Ale widzimy już dzisiaj pierwsze jaskółki tego rodzaju wzmożenia. Widzimy, że takie tematy, które w poprzednich latach próbowano załatwić, trochę się odbijano od drzwi, trochę od okien, teraz wracają ze wzmożoną siłą. Chyba najlepszy przykład i najbardziej medialny przykład, który w tej chwili możemy obserwować, to wielka awantura i wielkie kłótnie związane z podatkiem od sprzętu elektronicznego, tak zwanego podatku od smartfonów, który ma zostać wreszcie wprowadzony ku uciesze artystów i organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi. No i widać tutaj bardzo duże wzmożenie, zainteresowanie mediów po obu stronach. Z jednej strony mamy artystów, którzy sami z siebie są przecież całkiem nieźle ustosunkowani i mają polityczne znajomości. Z drugiej strony mamy właśnie te organizacje zbiorowego zarządzania, czyli takie wielkie molochy zarządzające prawami autorskimi i troszczące się oczywiście o prawa artystów i to, by nikomu krzywda się w polskiej sztuce i na rynku twórców nie działa. A po drugiej stronie mamy organizacje, które zrzeszają na przykład firmy działające na tym rynku sprzętu elektronicznego, na które ma zostać nałożona nowa opłata, nowy podatek, które próbują się przed tym podatkiem uchronić. Forsy na rynku jest dużo, wielkie media, firmy PR-owe, agencje lobbingowe, wywiady w wysokonakładowych mediach, no po prostu będzie się działo bardzo dużo. Nic tylko kupować popcorn i jeść, bo obie strony są mocno zdeterminowane do tego, żeby swój interes w tej sprawie ugrać. Myślę, że wokół tego tematu niejednokrotnie będzie gorąco i będzie on budził duże emocje w internecie. Ale oczywiście takich tematów jest więcej. Wraca na przykład pomysł zakazu przeceniania książek. Taki pomysł, który udało nam się zablokować jako Klubowi Jagiellońskiemu pod koniec rządów Platformy Obywatelskiej i PSL-u, bo to właśnie na sam koniec rządów Platformy i PSL-u zjawili się politycy chętni do tego, żeby rzutem na taśmę przepchnąć to przez Sejm. Nam się wtedy udało przekonać do tego, że to jest głupi pomysł, duże pieniądze, lobbying i dużo fałszywych narracji za tym stojących. Widać, że ten pomysł też jest teraz reaktywowany. Podejrzewam, że w wielu tematach, w których wchodzi o dużo większe pieniądze i dużo poważniejsze interesy, będzie działo się to samo. I na tym odcinku naprawdę będzie bardzo ciekawie, bardzo gorąco i niestety jest ryzyko, że sporo głupich przepisów zostanie przegłosowanych. Warto na to uważać, warto to monitorować. Dobrze by było, gdyby osoby, które chcą opowiadać się w takich sporach po stronie interesu publicznego, po stronie dobra wspólnego, po stronie obywateli, a nie tylko reprezentujący lobbystów i interesy którejś ze stron, miały szansę w tych sporach zabierać głos, ale wiemy o tym, że nie będzie to najłatwiejsze, bo największy dostęp do głosu mają zawsze ci, za którymi stoi wielka forsa. Jak to jest, że mówię o lobbingowych wojnach, a tak naprawdę nic o tym w mediach nie słyszymy? No cóż, lobbying w Polsce nie jest najbardziej przejrzystą sferą życia publicznego. Możecie sobie na naszej stronie pobrać taki raport Fikcja Jawności, który wydaliśmy w Centrum Analiz Klubu Jagiellońskiego. Uwaga, o czym będzie za chwilę, dofinansowany przez Narodowy Instytut Wolności w ramach naszej statutowej działalności. Tam pokazaliśmy, jak fikcyjne są rozwiązania dotyczące regulacji lobbingu.
Teraz nie możemy liczyć na środki na wydawanie takich raportów, więc jeżeli chcielibyście, byśmy monitorowali takie sprawy i pisali o tym, jak złe prawo mamy w Polsce, punktowali i sugerowali konkretne zmiany, wesprzyjcie Klub Jagielloński. Prognoza numer 5. Zbrojenie partyjnego betonu. Skoro tak jest, że wszyscy rozglądają się za swoją przyszłością, koalicjanci budują swoją nową tożsamość, bo nie wiadomo, z jakiej listy przyjdzie im startować. Niektórzy politycy budują sobie długi wdzięczności wśród różnej maści grup interesu, no to przecież to samo zjawisko będziemy obserwowali również w takich bardziej twardych decyzjach dotyczących na przykład rozdawania pieniędzy publicznych. Obawiam się, że ostatnie maski w najbliższych miesiącach spadną i okaże się, że to, co dotychczas budziło wątpliwości co do bezstronności, co do apolityczności, co do tego, czy jakieś rozstrzygnięcia mogą być sprawiedliwe, czy nie ma tam jakiejś nierównowagi, że tak naprawdę nie będziemy tu już mieli żadnych wątpliwości i będziemy obserwowali coraz więcej takich decyzji, które każą po prostu ostatecznie złapać się za głowę, sięgnąć sobie po program Prawa i Sprawiedliwości z 2014 roku i zapłakać nad nim, jak wiele wzniosłych tam deklaracji na temat uzdrowienia polskich instytucji publicznych i życia obywatelskiego przechodzi do przeszłości. Najbliższy naszej perspektywie przykład, być może czytaliście na mediach społecznościowych wpis Bartka Radziejewskiego z Nowej Konfederacji o tym, jak Narodowy Instytut Wolności wydał pieniądze na finansowanie think tanków, organizacji eksperckich, takich jak nasza w najnowszej transzy. Kiedy 2 lata temu taki konkurs odbywał się po raz pierwszy, kiedy po raz pierwszy państwo dofinansowywało rozwój think tanków, można powiedzieć, że niektórzy mieli wątpliwości co do zasadności tego, jak te środki zostały rozdysponowane, ale można było tam zobaczyć pewien pluralizm. Z jednej strony były organizacje, które można zidentyfikować jako związane z Prawem i Sprawiedliwością. Ale były tam też takie organizacje, które na przykład były małe i dopiero zaczynały swoją działalność. Albo były takie organizacje jak my, bo byliśmy też beneficjentami tego konkursu, czy Nowa Konfederacja właśnie, które mają podobną do Prawa i Sprawiedliwości diagnozę wielu problemów, ale starają się zachowywać konsekwentnie niezależność od polityków i prezentować swoją ideową agendę. Były wreszcie takie organizacje, które trudno powiązać w jakikolwiek sposób z sympatią do rządzących, ale które są super profesjonalne w swojej robocie, w tematach, którymi się zajmują, takie na przykład jak Stowarzyszenie Klon Jawor, które zajmuje się stricte sektorem obywatelskim, jak Fundacja CourtWatch Polska, która zajmuje się sądami, praworządnością i dostępem Polaków do sądów, tego, żeby sądy były przejrzyste, kontrolowane przez obywateli i tak dalej. Były takie instytucje jak na przykład Instytut Dyskursu i Dialogu, bardzo fajna organizacja, która zajmuje się monitoringiem tego, jak faktycznie działają w Polsce media. Szereg wartościowych, cennych, ciekawych organizacji mogło liczyć na wsparcie z takiego konkursu. A co się wydarzyło tym razem? Odsyłam do tego wspomnianego już wpisu Bartka Radziejewskiego, który opisał to bardzo dosadnie. Dostały dotacje przede wszystkim takie organizacje, które dopiero co powstały, takie, które nie mają właściwie żadnego dorobku eksperckiego, takie organizacje, które na przykład nie mają stron internetowych i takie organizacje, o których w dość łatwy sposób można powiedzieć, że w ten czy inny sposób są związane z obozem rządzącym. I oczywiście nie ma nic złego w tym, że niektóre z organizacji z mniejszym doświadczeniem mają szansę na takie granty. Ale jeżeli wszystkie organizacje, które dostają takie pieniądze, to tak naprawdę prawie wszystkie to organizacje bez realnej eksperckiej historii, to trudno powiedzieć, że jest tutaj wszystko w porządku. Okazało się, że beneficjentem tego konkursu nie jest chyba żadna z takich organizacji, która jest w pełni niezależna, niezwiązana nawet ideowo z obozem rządzącym, ale nawet te, które mają podobne wartości, poglądy do Prawa i Sprawiedliwości, czy po prostu do prawicy, do konserwatyzmu, jako środek myśli politycznej, jak teologia polityczna, jak Instytut Sobieskiego, jak my czy Nowa Konfederacja, nie załapali się w tym konkursie, no bo powiedzmy sobie szczerze, nie byłaby to dzisiaj pewna inwestycja. My, mam wrażenie, w tym czasie, kiedy otrzymywaliśmy ten grant, naprawdę solidnie pracowaliśmy na to, by mieć szansę na rozwój dalszej naszej działalności eksperckiej. Od 2019
2019 roku wydaliśmy 21 raportów eksperckich. To jest kilka tysięcy stron, często bardzo szczegółowej ekspertyzy w wielu różnych ważnych tematach polskich, krajowych, międzynarodowych. Opublikowaliśmy dziesiątki tekstów, zorganizowaliśmy dziesiątki wydarzeń eksperckich, tematycznych, uczestniczyliśmy w wystąpieniach medialnych i tak dalej, starając się podnosić jakość debaty publicznej. To samo robiły inne organizacje. Nie wydaje mi się, że ktokolwiek z nich wydał te pieniądze źle, ale jak widać, to za mało. Lepiej zainwestować w przyszłość, lepiej zainwestować w to, żeby powstała jakaś organizacja albo żeby jakaś związana z decydentami organizacja miała pewną przyszłość w najbliższych miesiącach. Oczywiście my nie jesteśmy na tym aż tak bardzo stratni, na tak bardzo przegranej pozycji, bo mamy swój dorobek, mamy swoich czytelników, mamy swoich darczyńców. Wreszcie z 4 konkursów, w których wystartowaliśmy, w jednym udało nam się pozyskać dofinansowanie na dalsze działania strażnicze związane z tematyką miejską i samorządową, ale dla niektórych z tych organizacji to jest naprawdę bardzo trudna sytuacja, w której ich rozwój, ich dalsze funkcjonowanie stoi pod wielkim zapytaniem, pod wielkim znakiem zapytania. Chyba nie tak miało wyglądać apolityczne i przejrzyste dystrybuowanie środków na rozwój organizacji obywatelskich, które Prawo i Sprawiedliwość obiecywało. Ale to nie ten jeden przypadek. Przywołuję go, bo wydaje się symptomatyczny, jest bliski naszemu doświadczeniu. Możemy coś konkretnego tutaj powiedzieć. Ale przecież mamy takich decyzji coraz więcej. Na przykład słynny Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych. To był taki fundusz, w którym, jak policzyli eksperci, jak policzyli naukowcy, nawet 10 razy więcej z pieniędzy centralnych dostały te samorządy, niewielka mniejszość tych samorządów, w których rządzi Prawo i Sprawiedliwość. Na pewno jest to związane z dobrze wypełnionymi wnioskami i na pewno jest to związane z tym, że to są właśnie te gminy i te samorządy, które mają dzisiaj największe potrzeby. Myślę, że nie ma tutaj cienia podejrzeń co do tego, że jest to związane z partyjną przynależnością konkretnych włodarzy, konkretnych gmin. Można by to tak wyliczać, można by szukać takich przykładów więcej, ale niestety mam wrażenie, że mamy do czynienia z bardzo niepokojącym trendem. Tego właśnie, że będzie coraz gorzej, że ostatnie maski opadną, że porzucona zostanie jakakolwiek gra pozorów, i coraz więcej będzie takich decyzji, które będą budziły tylko niesmak i rozczarowanie. I niestety sprawią, że instytucje, których racji powstania warto było bronić, takich jak na przykład Narodowy Instytut Wolności, po zmianie władzy po prostu zostaną przez nową władzę albo zaorane, albo brutalnie przejęte i zastosowana zostanie dokładnie ta sama metoda rozdawania pieniędzy tym, którzy z góry wiadomo muszą je dostać. Spróbujmy to wszystko podsumować. Moim zdaniem te 5 prognoz, 5 trendów, o których powiedziałem, składają się na taką jedną dużą prognozę, którą postawiłem już jakiś czas temu w jednym z tekstów. W tej kadencji, która jeszcze trochę potrwa, będzie się działo naprawdę bardzo dużo, ale tak naprawdę nic naprawdę ważnego się już nie wydarzy. Nie będzie ważnych reform, nie będzie pomysłu na to, w jaki sposób wyjść z kryzysu po pandemii, nie będzie pomysłów na to, jak wyciągnąć wnioski z tego, co pandemia ujawniła. Dlatego, że politycy tak naprawdę myślami nie są już przy tym, co można by sensownego zrobić przez te 2 lata, ale o tym, co za te 2 lata będą robili, kiedy skończy się ich na przykład polityczna przygoda, albo jeżeli są w opozycji, w jakiej kondycji do nowego układu rządzącego wejdą. Po 8 latach tłustych przyjdzie 8 lat chudych i to chyba w największym stopniu organizuje dzisiaj wyobraźnię polityków. Oczywiście z jednej strony będzie Nowy Ład, będzie dużo konkretnych pomysłów i rozwiązań, ale to, czy on zostanie zrealizowany, tak naprawdę zależy od tego, kto będzie rządził właśnie za te 2 lata, a nie od tego, co dzisiaj się obieca i co dzisiaj będzie próbowało się przeprowadzić przez parlament. Będzie bardzo dużo wewnętrznych wojenek, będą wzajemne donosy, będą przepychanki z koalicjantami, będzie sztukowanie większości w Sejmie, będzie wskazywanie nieprawomyślnych, bo przecież wraz z rozwojem rewolucji walka klas zaostrza się. Wydaje mi się, że to wszystko tak naprawdę jest złą informacją dla Polski, bo jesteśmy w ważnym i trudnym momencie, a tak naprawdę będziemy zajmowali się takimi przepychankami i ustawianiem się na przyszłą polityczną koniunkturę i przyszłe postpolityczne w niektórych wypadkach życie. Obawiam się, że będzie to czas dla Polski stracony.
Nowy ład.